Cześć, nazywam się Martyna, pracuję w szkole językowej Encio i witam Cię w naszym pierwszym odcinku z naszej nowej językowej serii Aussprache ohne Probleme, w której analizować będziemy problematyczne elementy niemieckiej wymowy. Pierwszym dźwiękiem, który będziemy dzisiaj analizować, to będzie o-umlaut. O-umlaut to dźwięk, który wypowiadamy poprzez zrobienie tak zwanego dzióbka, a więc nasze usta układamy w pozycji jak do o, wypowiadając y. Können Sie Tennis spielen? Diese Frau ist besonders schön. Mögen, ül, möbel. To właśnie te słowa, w których możesz odnaleźć nasz dźwięk o umlaut. Kolejny dźwięk, który będziemy dzisiaj analizować, to dźwięk u umlaut. U umlaut to dźwięk, który bardzo podobnie brzmi do o umlaut, którego właśnie przed chwilą się nauczyliśmy. Natomiast nasz układ ust jest nieco inny. Usta wędrują do pozycji u, wypowiadając i. Übersetzen. Ich muss diese Texte übersetzen. Ach, das ist eine Überraschung. Fajnym czasownikiem, który pozwoli nam na wyćwiczenie naszego u-umlaut, jest czasownik küssen. Küssen. A więc całujemy. Sie küsst ihn auf den Mund. Ostatnim umlautem, który będziemy dzisiaj analizować, to a-umlaut. A-umlaut, tutaj Cię zaskoczę albo nie, ale jest to dźwięk, który nie sprawia większych problemów ani tym, którzy rozpoczynają swoją naukę języka niemieckiego, ani tym, którzy tą naukę już rozpoczęli, a więc są na trochę bardziej zaawansowanym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że dźwięk a-umlaut jest to dźwięk, który odpowiada dokładnie naszemu polskiemu e. Stąd mamy Mädchen. Das Mädchen ist nett. Stąd mamy Gäste. Im Hotel gibt es viele Gäste. Dźwięk ten znajdziemy również w słowach takich jak näher, nämlich, älter. To słowa, w których również usłyszysz nasz a-umlaut. To już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku, w naszym pierwszym odcinku z naszej nowej serii. Mam nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci w doskonaleniu własnej wymowy umlautów, w doskonaleniu tego, by Twój niemiecki brzmiał bardziej po niemiecku. Pod filmem znajdziesz naszą umlautową ściągę oraz listę słówek, która może być dla Ciebie motywacją, może być bazą do ćwiczeń wymowy naszych umlautów. To od Ciebie zależy, jak bardzo niemieckie będą Twoje umlauty. Do zobaczenia w naszym kolejnym odcinku. Tschüss!